Groza, okrucieństwo i niewola składają się, zdaniem Zdzisława Beksińskiego, na obraz ludzkiej egzystencji. Reprodukcje, które Państwu pokazujemy, zawarte są w albumie zatytułowanym Zdzisław Beksiński, albumie, który wydało wydawnictwo Arkady, a wstępem opatrzył pan Tadeusz Nyczek. A w studiu autor obrazów, pan Zdzisław Beksiński, witam pana. Proszę pana, wśród wielu wypowiedzi na temat własnej twórczości jest i taka. Zależy mi na malowaniu pięknych obrazów. Co dla pana oznacza przymiotnik piękny? Dla mnie to słowo użyte w tym kontekście znaczy wszystko i nic. To znaczy, gdybym ja sama miała określać pańską sztukę, to jestem prawie pewna, że ten przymiotnik w ogóle by nie zaistniał, ponieważ w moim przekonaniu nie oddaje on jakby istoty pańskiej twórczości. Co to dla pana znaczy piękny obraz, piękne malarstwo? Może nie odpowiem bezpośrednio, po prostu zostałem zaszeregowany jako specjalista od horrorów i chciałem w jakiś sposób odciąć się od tej opinii, dlatego powiedziałem, użyłem słowa piękny jako określenia dla obrazów, które mają być po prostu ładne. Może nie słowo piękne, tylko słowo ładne byłoby tutaj bardziej odpowiednie. Pan zaczynał jako abstrakcjonista, by potem zająć się raczej malarstwem figuratywnym, rysunkiem. Skąd ta zmiana? Co leżało u podłoża takiej decyzji? To, proszę pani, trudno ex post na ten temat mówić. Ja sądzę, że abstrakcjonistą w jakimś sensie jestem do dnia dzisiejszego i dlatego właśnie mówiłem, że chciałbym malować ładne obrazy. Po prostu w mniejszym stopniu idzie o to, co na obrazach jest namalowane, w większym stopniu w jaki sposób zostało uporządkowane, uformowane, zbudowane na obrazie. Tego jakoś nikt nie dostrzega, ja dlatego poprzednio właśnie użyłem tego słowa ładny, ale właściwie szło mi idzie mi raczej o obrazy, które były bardziej rozpatrywane z punktu widzenia formy niż z punktu widzenia tego, co przedstawiają. Wiem, że niechętnie ostatnio organizuje pan wystawy własnych prac. Gdzie zatem będzie można oglądać pańską sztukę? Na to naprawdę nie potrafię odpowiedzieć. Ostatnia wystawa była w galerii Sióstr Wal i od tamtej pory cisza. Jeśli w ogóle kiedykolwiek będzie można, to najprawdopodobniej nadal w galerii Sióstr Wal, ale w tej chwili nie mogę podjąć żadnych zobowiązań, bo po prostu nie mam obrazów. Obrazy wyjeżdżają na wystawy, które są organizowane za granicą. Mamy nadzieję, że odbędzie się ona jednak niebawem, czego sobie życzymy. Dziękując panu bardzo pięknie za wizytę w studiu.